Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alternantera sessilis, czyli alternantera bezszypułkowa. W handlu można spotkać ją też pod nazwą alternantera variegata. Rozprzestrzeniona w tropikalnych rejonach całej kuli ziemskiej, najbardziej w Ameryce Południowej, lubi miejsca bagienne. Roślina posiada słabo rozwinięty system korzeniowy, składający się z jednej wiązki cienkich i delikatnych korzeni. Korzenie wyrastają także w każdym międzywęźlu. Łodyga długa, twarda, zdrewniała. W przekroju okrągła, rozgałęziona. Przeważnie pomarańczowo-czerwona, grubości od 3 do 10 mm. Liście lancetowate, długości do 8 i szerokości do 1,5 cm. Ogonkowe, rozmieszczone na przeciwlegle. Blaszka liściowa prosta, z góry brązowa, z czerwonym pasemkiem wzdłuż żyłki, od spodu czerwono-fioletowa. Nerw główny i boczne są dobrze widoczne. Ogonki dużo krótsze od blaszek liściowych. Jak tą roślinę uprawiać? Roślinę tą z powodzeniem można wykorzystać do paludarium i wilgotnej oranżerii. Słabiej rośnie w akwarium. Roślina czuje się dobrze przy temperaturze wody od 22 do 28 stopni Celsjusza. W temperaturze poniżej 20 stopni szybko zwalnia swój rozwój. Twardość i odczyn wody nie mają większego wpływu na wzrost roślin, ale bardziej korzystna miękka woda o lekko kwaśnym odczynie. Wtedy roślina rośnie nieco szybciej. Konieczna podmiana wody 2-3 razy w miesiącu. Oświetlenie powinno być wystarczająco jasne. Od jego intensywności zależy kolor liści. Im jaśniejsze światło, tym bardziej wyraziste odcienie czerwieni. Jeśli otrzymuje silne, rozproszone światło, staje się atrakcyjnie czerwona z odcieniem brązowym. System korzeniowy jest słabo rozwinięty, a więc rodzaj podłoża nie odgrywa znaczącej roli. Stosowane może być dowolne podłoże, ale w grubym piasku roślina ukorzenia się lepiej. Grubość warstwy podłoża w akwarium może być nawet 2 cm. Wskazane dodawanie żelaza. Całkowicie zanurzona w wodzie nie żyje specjalnie długo, w najlepszym wypadku kilka miesięcy. Wtedy nieuchronnie umiera, bez względu na to, w jaki sposób będzie oświetlana czy też wzbogacona dwutlenkiem węgla i nawozami. Najlepiej uprawiać w płytkim akwarium, aby wypuściła formę nadwodną, i wtedy można ją przesadzać pod wodę. W uprawie paludaryjnej grunt nie powinien być suchy. Temperatura od 15 do 30 stopni Celsjusza. Roślina łatwo tworzy pędy boczne w kątach liści przy dostatecznie dużym oświetleniu. Rozmnaża się ją za pomocą właśnie tych pędów bocznych lub sadzonek uzyskanych z podziału pędu. Spotykana jest też inna odmiana tej rośliny, czyli alternantera sessilis rubra, czyli alternantera bezszypułkowa czerwona. Roślina najlepiej rozwija się w paludarium, gdzie bardzo szybko tworzy długie i gęsto ulistnione pędy. W typowym akwarium rośnie znacznie wolniej i wymaga początkowo długiego okresu adaptacji. Nie ma większych wymagań co do wody. Toleruje temperaturę w zakresie od 15 do 30 stopni Celsjusza. Jej twardość i odczyn nie mają większego znaczenia. Potrzebuje jednak żyznego podłoża. Ziemia ogrodowa, glina, substrat torfowy i tym podobne. Regularnego podawania nawozów, w tym dobrej jakości suplementów żelazowych oraz silnego oświetlenia. Rozmnaża się ją przez sadzonki. Najlepiej ciąć pęd tak, aby każda sadzonka posiadała korzenie wyrastające z międzywęźla. Dobrym rozwiązaniem jest też przygięcie rosnącego pędu do podłoża, np. kamykiem, i pozwolenie mu na ukorzenienie się, a następnie pocięcie go na fragmenty.